Dziś rząd ma przekazać nowe informacje na temat zmiany w obostrzeniach. Ich znoszenie ma mieć wymiar wieloetapowy i regionalny. Decyzje co do zmian w obostrzeniach mają zapaść po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jutro możemy się spodziewać informacji co do kwestii związanych z obostrzeniami w następnych dniach po tym terminie, do którego aktualnie obowiązują obostrzenia. Mówił wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller. Ograniczenia mają być wprowadzane wieloetapowo. Priorytetem jest powrót do szkół dzieci z klas 1-3. Do nauczania stacjonarnego uczniowie mają wrócić 26 kwietnia. Jeżeli chodzi o tegoroczne matury, te także mają odbywać się w sposób stacjonarny. W tym roku ten egzamin maturalny będzie tylko i wyłącznie w formule pisemnych egzaminów. Natomiast ustny egzamin jest tylko i wyłącznie jakoś przygotowany dla uczniów, którzy potrzebują takiego egzaminu przy rekrutacji do szkół wyższych poza granicami państwa polskiego. Mówi Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty. W dalszej kolejności odmrażony będzie handel, czyli galerie handlowe, sklepy budowlane i sklepy meblowe, usługi między innymi salony kosmetyczne i fryzjerskie, hotele, a na końcu restauracje i siłownie. Rozważany jest regionalny wariant luzowania obostrzeń. Głównymi kryteriami mają być liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców oraz obłożenie szpitali. Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy o wakacjach dla nas wszystkich. To jest bardzo prosty, zero-jedynkowy wybór. Większość obowiązujących obecnie obostrzeń w związku z pandemią przedłużono do 25 kwietnia, ale od 19 kwietnia zostały otwarte żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja. Pracownicy domu duszpasterskiego działającego przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, gdzie prowadzony jest hotel i restauracja, z niecierpliwością wyczekują otwarcia. Od kilku miesięcy hotel stoi pusty, natomiast restauracja przygotowuje posiłki na wynos. W czasie pandemii uruchomiliśmy taki specjalny punkt, gdzie sprzedajemy pierogi, gołąbki, całą garmażerkę. Podkreśla Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. W najbliższym czasie zostaną także przedstawione rządowe wytyczne dotyczące organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela. Większego luzowania obostrzeń możemy spodziewać się na przełomie maja i czerwca.